Dni następujące po Dniu Zadusznym to szczególna modlitwa, refleksja nad przemijaniem, nad śmiercią, a może i właśnie życiem wiecznym. Jedną z takich form jest organizowanie koncertów. Nazywam je koncertami zaduszkowymi. I właśnie na taki koncert pragnę zaprosić do Kościoła Matki Bożej Fatimskiej w dniu 4 listopada o godzinie 19:20 przy ulicy Kilińskiego 228. Wystąpi trio Grzegorza Rogali i oprócz standardów jazzowych usłyszymy piosenki Zamiast Edyty Geppert czy Modlitwę o Kudżawy. Niech właśnie ta szczególna forma przeżycia przez muzykę, śpiew, przez słowo pomoże nam w jasnym spojrzeniu na to, co Bóg przygotował dla nas tu na ziemi i po śmierci.